Wystawa malarstwa Rafała Lewickiego otwarta została w Galerii N Klubu Wojskowego w Łomży. To już trzecia ekspozycja z cyklu prezentacji prac młodych twórców. Jest to młody twórca, młody plastyk, który jakby jeszcze dopiero rozpoczyna swoją działalność plastyczną, chociaż jak zorientowany jestem, to takie ciągoty do plastyki, jakby zamiłowanie i chyba i talent, to już wcześniej u niego był. Okazywał się chociażby z faktu, że podjął próby rozpoczęcia nauki w liceum plastycznym tu łomżyńskim. Z różnych powodów jakoś to nie wyszło, ale w nieco późniejszym czasie okazało się, że jak to dziewczyna, miłość tworzy zupełnie inny klimat wokół człowieka, ofiarował obraz, który prawdopodobnie, wydaje mi się, bardzo się podobał. Od tego zaczęła się twórczość plastyczna, następna, a oprócz tego już nie tylko samym malarstwem, ale inne struktury plastyczne, nawet i z dekoracją wnętrz. A więc jego, wydaje mi się, talent plastyczny tak powoli jakby rozwijał się i przychodził na inne etapy, jakby na inne szczeble. No ale ta wystawa, można powiedzieć, że porównując do innych, które głównie u nas bywają, to są takie wystawy bardzo realistyczne. To są wystawy, które odzwierciedlają rzeczywistość, to nas, co nas otacza, przyrodę, naturę, krajobraz, architekturę. Ta wystawa, te prace, które akurat prezentowane są na tej wystawie, odbiegają od tego charakteru, są nieco inne, ale przy tym są bardzo ładne, są bardzo kolorystyczne, bogate w kolor, no różne struktury plastyczne, które można tu u nas obejrzeć na tej wystawie w Galerii N Klubu Wojskowego. Rafał Lewicki zdolnościami plastycznymi wyróżniał się już w dzieciństwie. Bardziej jednak zajął się twórczością dopiero w nieco dojrzalszym wieku. I tak naprawdę to są cztery kobiety w moim życiu, które tak naprawdę jakby zmobilizowały mnie do tego, żeby znaleźć się dzisiaj w tym miejscu. Jest to właśnie moja mama, która dała mi ten pierwiastek. Jest to moja matka chrzestna, o której nieraz mówiłem, która jakby zaszczepiła we mnie to wszystko, która pozwoliła mi jako dziecko oglądać swoją pracę i dała mi możliwość tego, że po 30 latach jakby znalazłem w sobie tą siłę, żeby jednak wrócić do tego, czym interesowałem się jako dziecko. Jest to moja żona, dla której zrobiłem pierwszą pracę, odważyłem się po 30 latach przerwy. No i jest to moja siostra, która jakby wspierała mnie w tym wszystkim. Więc także są to cztery kobiety w moim życiu, które jakby spowodowały, że znalazłem się tu, gdzie jestem w tej chwili dzisiaj. Nigdy nie malowałem. Jest to dość może śmieszne albo zaskakujące, tak jak właśnie pan powiedział, bo kiedyś zdawałem do szkoły plastycznej, zabrakło mi tam punktu. Zostawiłem to jakby na praktycznie całe swoje życie. Do momentu sprzed 3 lata temu naprawdę nie spodziewałbym się tego, że znajdę się w takim miejscu dzisiaj, w jakim jestem, że moje prace w ogóle gdziekolwiek zaistnieją, że ktokolwiek będzie zainteresowany, żeby je gdziekolwiek wystawić. Także na te 25 lat jakby sztuka zniknęła z mojego życia. Wciąż szukam nowych inspiracji, choć tak naprawdę dostarcza ich wiele codzienne życie, uważa twórca. Po prostu jest to moja jakby wyobraźnia. Ja czasem jak siadam do płótna, to po prostu nie wiem, co stworzę. Czasem siadam do płótna, chcę stworzyć jeden obraz, stworzyłbym z jednego 30 następnych, a później o tym zapominam. I tak zostaje. No, dlatego są tak różne. Interesują mnie naprawdę różne rzeczy jakby w formie przekazu własnej wyobraźni. Nie jest to tylko abstrakcja, czy tak jakby ktoś powiedział, zwykłe oddawanie rzeczywistości, którą widzę, tylko jest to bardziej jakby oddawanie rzeczywistości, przez którą ja postrzegam jakby świat. Także jest to może dziwne, może niezrozumiałe, może a dla mnie jakby najbardziej normalne, no ale jest moje. W wernisażu wystawy malarstwa Rafała Lewickiego uczestniczyli nie tylko wielbiciele sztuk plastycznych, ale także rodzina oraz przyjaciele artysty. Wystawę można oglądać do 15 kwietnia.